z kamerą wśród influencerów? Magiczny świat Wardęg. W lasach nieopodal Mławy, w których zakamarkach i zakątkach można spotykać nie tylko wyjątkową florę, ale i mocno patologiczną faunę, rządzą i dzielą watahy wilków. My dziś nie skupimy się na wilkach, a na ich lekko ograniczonych dalekich kuzynach – wardęgach. Wardęgi to przeciekawe stworzenia, należą do królestwa wilków, typ dziwny, gromada z wyrole, rodzina kozowate, gatunek na wymarciu i całe szczęście. Młode wardęgi, zanim zapolują na swoją zwierzynę, biegają bez ładu i składu, ściągając na siebie wszystkich uwagę. Lubią uprzykrzać i przeszkadzać w pracy innym mieszkańcom. Nazywają to prankami. To idealni naśladowcy. Zawsze próbują naśladować czyjeś pomysły. Oczywiście oni tylko inspirują się, nic więcej. Wardęgi są bardzo zmienne i same do końca nie wiedzą, co chcą robić. Zawsze poszukują czegoś nowego, lubią komentować świat, zwracać innym uwagę, moralizować, szukać fejmu. Ich naturalnymi wrogami są bardzo groźne i niebezpieczne drapieżniki. Są to sowy bez licencji. Zawsze groźne garga, mele i 19-letni chłopcy w okularach. O kurwa. Wardęgi, gdy dorastają, odzywa się w nich ich prawdziwa natura. Natura z wyrola. Zresztą możemy to sprawdzić po długości sierści przedniej. Im dłuższa broda, tym większe zwyrolstwo. Naukowcy uważają, że gdy u dorosłych wardęg broda osiągnie długość powyżej 10 cm, zaczyna im odpierdalać i jedyne, o czym myślą, to OnlyFans i jak zarobić kasę na samicach. Wardęgi boją się utraty pozycji w stadzie. Często czują się atakowane, paranoicznie boją się zaniku ich znaczenia. Opuszczają watahę i dołączają do stada kóz. Kozy mają w dupie starego wilka i przyjmują go do grupy jako maskotkę. Mu. Petarda. Mu. 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 Stara watacha odwraca się od naszego wardęgi. Ten w akcie desperacji zaczyna biegać w samym ręczniku. Opuszczony, wyśmiany, półnagi. Nasz wardęga umiera w samotności. Czytała Czystyna Krupówna. A to jest zajebista sosna. Mu.